I chciałam teraz nawiązać do zdjęć, serii zdjęć. Właściwie one były zatytułowane Boginie. Tak, to miało tak zainspirować kobiety do samoakceptacji, jak rozumiem. W ogóle do tego, żeby po prostu... Znaczy, my nie miałyśmy żadnego planu wrzucając to, co spowodowało, że się na to zdecydowałyśmy, to, że patrzyłyśmy na te zdjęcia i pomyślałyśmy sobie, że no nie widzi się takich obrazków dzisiaj w gazetach, że to są normalne dziewczyny, które po prostu biegną sobie plażą, kochają się, więc są szczęśliwe, bo są ze sobą. I to była taka radosna, dzika chwila uchwycona przez naszego przyjaciela i po prostu poczułyśmy, że to musimy to wstawić. Taka była historia. Jaki otrzymałaś feedback po wrzuceniu tych zdjęć na Insta? Komentarze to taki pozytywny właśnie mi się wydaje. Bardzo, bardzo. No, ludzie wyczuli te nasze intencje, że to chodzi właśnie o tę czystą radość, o wolność, taką dzikość, taką szczerość. No a jak jest właśnie twoim zdaniem, bo jesteś w tym show biznesie obecna nie od dziś, z tą samoakceptacją wśród kobiet i z tym dążeniem do perfekcji? No, samoakceptacja to chyba jest długi proces i wcale niełatwy, więc im bardziej będziemy się wspierać, tym lepiej dla nas, więc wspierajmy się. A ty siebie w pełni akceptujesz? Przeszłam bardzo długą drogę, kocham się, tak. Ale nie mówię, że jakby nie mam jakichś takich rzeczy drobnych, które na przykład tak patrzę i myślę sobie, żebym chciała, żeby może to trochę inaczej wyglądało, ale ja już zupełnie z innego poziomu na to patrzę, no bo ja nie mam potrzeby, żeby być idealną, cokolwiek to znaczy. Inne rzeczy są ważne dla mnie. To, żeby właśnie mieć wspaniałych ludzi wokół siebie, żeby żyć po prostu tu i teraz.